Dziękuję bardzo i przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. I po tej dyskusji, po tych wcześniejszych wystąpieniach dosyć trudno będzie mi coś dodać, dlatego że wątki były poruszone bardzo rozmaite i też perspektywy spojrzenia były bardzo intrygujące i wydaje mi się też odległe od siebie. Ja to zrozumiałem też w ten sposób, że to nie ma być normalne akademickie wystąpienie, tylko rodzaj wprowadzenia do dyskusji. W związku z tym to, co Państwo usłyszycie za chwilę, to będzie krótkie. Mam 7 slajdów, więc proszę się nie spodziewać rozległej wypowiedzi. Wprowadzenie, które będzie zawierało parę moich właściwie impresji dotyczących problematyki antropocenu. Ja w żadnym wypadku się nie czuję specjalistą w tej dyscyplinie i w rzeczy samej ja zostałem przedstawiony jako socjolog i rzeczywiście pracuję w Instytucie Socjologii, natomiast mam też wykształcenie przyrodnicze i moje projekty badawcze, które robię, to w zasadzie są projekty, gdzie współpracuję prawie że wyłącznie ze specjalistami z nauk przyrodniczych, hydrologami, leśnikami, klimatologami i ta moja perspektywa jest właśnie taka podwójna trochę. Zacząć chciałem od pewnego zaskoczenia. Ja będę mówił o, podobnie jak Andrzej Nowak przed jakimś czasem mówił o wiedzy, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewne ograniczenia naszej wiedzy, które znajdują się w pewnym stosunku do tych przekształceń środowiska. I chciałbym się nad tym zastanowić, co my tak naprawdę wiemy i jakie są granice naszej wiedzy. Jeśli mamy poprawić swój byt, dobrobyt, to wypadałoby gdyby zakreślić obszar naszej wiedzy. I w związku z tym ja się trochę interesuję problematyką wiedzy tradycyjnej, czyli nie naukowej, ale innych typów wiedzy. I z zaskoczeniem, nawet dużym zaskoczeniem, przekonałem się, że to jest problematyka dosyć istotna i dużo bardziej istotna niż mi się wydawało. To, co Państwo tu widzicie, to jest strona internetowa Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services. To taka w sumie wielka organizacja międzynarodowa afiliowana przy ONZ-cie. Przez analogię do IPCC, czyli tego panelu, który zajmuje się zmianą klimatu, to jest taka organizacja, która zajmuje się bioróżnorodnością i ma na celu uczynienie z tej problematyki bioróżnorodności tematu, który byłby podejmowany na poziomie polityk krajowych, ale także międzynarodowych i ma to na celu przygotowanie rozwiązań do ochrony bioróżnorodności. Utrata bioróżnorodności jest traktowana jako zagrożenie w skali światowej. Rzeczywiście to następuje. Pytanie, co z tym zrobić? Blisko 200 krajów jest, chyba 180 w tej chwili, jest afiliowanych przy tej organizacji. Polska nie, ale jest trochę innych krajów, które też nie są afiliowane. Ja tam zostałem poproszony, co było wielkim zaszczytem, do bycia, to się nazywa reviewer and editor, czyli jestem jak gdyby recenzentem raportu, który dotyczy Europy i Centralnej Azji. I przy tej okazji byłem na spotkaniu, gdzie było ponad 100 bardzo wybitnych naukowców, głównie z krajów europejskich. I tam się okazało, że są oprócz tych szczegółowych, technicznych rozważań były 2 tematy, które są podejmowane w ramach tego towarzystwa, jakby ze szczególną mocą są specjalne grupy badawcze. Pierwsza dotyczy jakości gleby i utraty jakości gleby, a druga to jest właśnie ta wiedza tradycyjna. I zaskoczyło mnie to bardzo, że tak wiele osób się tym zajmuje i też w takim ulokowaniu, gdzie nie spodziewałem się tego, więc to jest też dowód na to, że warto się tym zajmować. Tu jest taki raport, który też jest dowodem na wagę tego zagadnienia. To jest raport przygotowany też przez agendę ONZ-owską, dotyczy roli wiedzy tradycyjnej w adaptacji do zmiany klimatu. I to jako że jestem naukowcem, to rodzi takie moje pytania, co to w zasadzie oznacza. Otóż w tradycji europejskiej, filozofii europejskiej, ale też nauki europejskiej, wiedza pierwotna posiadana przez i ludy pierwotne, i też osoby, nazwijmy to, niewykształcone, taka wiedza potoczna, była traktowana i jest traktowana z pewną podejrzliwością. W tradycji weberowskiej mówi się o odczarowaniu świata i odczarowanie świata polega na tym, że takie nasze prymitywne przekonania, przesądy, rozmaite zabobony, także wiedza oparta o tradycje powinny ulegać weryfikacji, ale tak naprawdę likwidacji ze względu na to, że to jest wiedza, która nie jest oparta o faktyczną podstawę taką dowodową, którą jedynie może zaoferować nauka. I taka wizja, która się kryje za tym stanowiskiem, dosyć powszechnie przyjmowaną i w nauce jest to obowiązujące, to w zasadzie oznacza, że oczywiście gdzieś na marginesach możemy sobie tam sprawdzać horoskopy albo robić różne takie rzeczy, na przykład leczyć się tak, jak to babcia nam kazała, jak mamy grypę, ale to nie jest wiedza, która jest przyjęta. I ona jest jak gdyby marginalizowana i postęp przez to duże P polega na tym, że wiedza naukowa w coraz większym zakresie obejmuje obszary, w których wcześniej kierowaliśmy się tradycją czy jakimiś innymi zasadami, które wynikają z innych źródeł. Więc to jest jak gdyby taki proces, wydawać by się mogło nieuchronny. No i teraz pytanie, co w związku z tym robi ta wiedza tradycyjna w bardzo poważnych miejscach, gdzie ona się nagle pojawia jako źródło o równorzędnym statusie do wiedzy naukowej. Więc już nie tylko artykuły naukowe, Nature, Science i inne mądre źródła są źródłem wiedzy naukowej, ale także się okazuje, że wiedza rolnika czy jakiegoś czarownika z plemion, powiedzmy, z Amazonii jest równie ważna, uzasadniona i warta uwagi. To dodatkowo ten sceptycyzm dotyczący wiedzy naukowej jeszcze wypływa też z samej nauki. Ja nie będę tu robił żadnego przeglądu, ale pozwolę sobie przytoczyć tu jeden artykuł, który dotyczy gospodarki wodnej. Otóż w 2005, jeśli się nie mylę, w Science się ukazał artykuł na temat niestacjonarności rozumianej, to nie będę wchodził w szczegóły techniczne, natomiast wielcy specjaliści, w tym profesor Kundzewicz, z którym mam przyjemność i honor i zaszczyt współpracować, ogłosili ten artykuł, gdzie zwracają uwagę na to, że wiedza hydrologiczna, także dotycząca spraw klimatycznych i wydarzeń ekstremalnych, ona bazuje na pewnych założeniach, które zaczynają być podawane w wątpliwość. To jest ta właśnie stacjonarność. Jeśli zatem ta stacjonarność procesów, które obserwujemy w przyrodzie, nie jest możliwa do utrzymania, no to w związku z tym powstaje pytanie, co możemy powiedzieć. I rzeczywiście ci badacze zwracają uwagę na to, że zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych, te założenia dotyczące procesów hydrologicznych, one przestają pomagać w opisie rzeczywistości, co na przykład oznacza tyle, że modele klimatyczne dla Polski, które pokazują, jak będzie przebiegała zmiana klimatu, one są niespójne. I one wskazują, że generalnie, jeśli chodzi o wielkość opadów, to prawdopodobnie wielkich zmian nie będzie, natomiast może wzrosnąć liczba czy ilość wydarzeń ekstremalnych. Czyli będziemy mieli opadów średnio tyle samo, ale będą gwałtowne. I to jest jak gdyby zupełnie inna sytuacja, która powoduje, że myślenie o tym, na ile nauka może reprezentować rzeczywistość prawidłowo, odzwierciedlać, no, należy postawić pod znakiem zapytania. Zatem to nie tylko jest tak, że istnieje pewna wiedza tradycyjna, ale także w ramach nauki wskazuje się na pewne ograniczenia dotyczące tego, co możemy powiedzieć. Tu nie będę już wchodził w szczegóły techniczne. Istnieje spora literatura na ten temat. Co ciekawe, ona głównie dotyczy obszaru rolnictwa, bo to rzeczywiście jest tak, że rolnik, który uprawia ziemię czy hoduje bydło, posiada w dużej mierze wiedzę no, nienaukową, bazującą na tym, czego się nauczył od rodziców, sąsiadów, no, we wsi po prostu. I w swoich działaniach, w swoich decyzjach, bo to jest no, producent, można powiedzieć, przedsiębiorca, w dużej mierze bazuje na tej wiedzy tradycyjnej i te artykuły, które tu przytaczam, dotyczą różnych obszarów i rzeczywiście się okazuje, że ta wiedza istnieje, ona jest użyteczna praktycznie i co więcej, w niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę bioróżnorodności, to pojawiają się pierwsze próby, żeby ją wykorzystać, na przykład tę wiedzę posiadaną przez takie grupy, które na przykład żyją na terenach lasów tropikalnych, do tego, żeby te działania ochronne, które są przygotowywane przez rządy, mogły być wdrażane w sposób lepszy i obiektywny. I teraz na koniec ostatni slajd, trochę jak gdyby obok tego, o czym tu mówiłem. Ja z moimi kolegami, głównie klimatologami z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego, byśmy podjęli taki wysiłek, żeby w takim razie sprawdzić, czy ta wiedza potoczna, czy tradycyjna, czy ona jest prawdziwa. No bo skoro naukowa jest poddawana wątpliwość, uznajemy, że wiedza tradycyjna może coś powiedzieć, no to podjęliśmy taki wysiłek i to się okazało sprawą dosyć trudną, bo myśmy szukali jakichś materiałów, które by to umożliwiły. Nie będę wchodził w szczegóły. Ostatecznie wzięliśmy na warsztat przysłowia dotyczące wpierw zjawisk rozmaitych meteorologicznych, nazwijmy to. Zgromadziliśmy, są takie książki, gdzie można te przysłowia odnaleźć. 2000 przysłów na ten temat żeśmy znaleźli. Ostatecznie wzięliśmy tylko te dotyczące temperatur, bo one są stosunkowo łatwo mierzalne. No i po dokonaniu wyboru, analizie wzięliśmy 45 takich przysłów, które się nadawały do zbadania. Moi szanowni koledzy mają wielkie bazy danych dotyczące właśnie pomiarów temperatur i innych parametrów pogodowych. No i sprawdzamy to. To jeszcze nie jest zakończone. Okazuje się, że to jest mnóstwo technicznych kłopotów, jak to zrobić. Natomiast generalny wniosek jest taki, tu jest na końcu wskazany, że te przysłowia się nie sprawdzają. Znaczy one nie dają prawidłowych predykcji. Zdecydowana większość niedobrze odzwierciedla rzeczywistość. Więc ja chciałem na koniec powiedzieć tak, że kiedy mamy do czynienia ze środowiskiem, które jest przekształcone, to jest jeden problem, co z tym robić i jakie są tego konsekwencje, ale drugi problem polega też na tym, co my możemy na ten temat powiedzieć. I to też nie jest sprawa oczywista, że rozwój nauki nam dostarczy lepszych narzędzi, bo może wcale tak nie być. I na tym zakończę. Mam nadzieję, że to było jeszcze dodatkowe zamieszanie w głowie, jak to pan redaktor uprzejmy był powiedzieć.